Witam wszystkich. Dzisiaj trochę ponagrywam wam odcinków z realizacji zamówień. Tak. Teraz czas na zamówienie, które zrobiłem, powiedzmy, takie przeszukanie tych postów od zamawiania do Klukiri i Fryzerii Deluxe. Bo jak wiemy, te nasze opcje zamawiania w innych popasach, ta opcja pojawiła się dosyć niedawno, z 2 miesiące temu. Natomiast o wiele wcześniej były zamówienia, była możliwość zamawiania do food trucków, nie? Najpierw do food trucka w Klukiri, potem jak przyszła Fryzeria Deluxe, to do Fryzerii Deluxe i do tamtego food trucka. Więc przeszukałem sobie te posty, które były dla Klukiri i Fryzerii Deluxe wcześniej. No i tam znalazłem kilka zamówień niezrobionych. Przynajmniej nie ma jakby potwierdzenia, że jest zamówienie zrobione. Więc jak takie zamówienie znalazłem, no to myślę, że warto je zrealizować. Bo teraz jak zamawiacie, no to osobno do każdego posta, nie? Znaczy do osobny post jest do każdego popaska. A kiedyś jak zamawialiście, no to tylko osobno było do Klukiri i Fryzerii Deluxe, do innych popasów nie. Więc takie to jest, tak to teraz wygląda. I zamówienie, które znalazłem, wygląda następująco. To jest odcinek 42 z realizacji zamówień waszych. Ok. Do tego jest bułka zwykła. Potem jest mięso. Tak, zrobiłem tak szybkie przejrzenie kanałowych postów, ale tych od food trucków. I te zamówienia, które znalazłem, a nie było, nie ma udokumentowanego, że zostało to zamówienie zrobione. Najwyżej robię to zamówienie drugi raz, trudno. Jeżeli gdzieś w odcinku to zrobiłem, a nie zaznaczyłem tego. Jak nie zaznaczyłem, no to ok. Mamy najwyżej drugi raz, ktoś dostanie. Ale będę miał czyste sumienie, że wszystkie zamówienia są zrobione. I o to mi chodzi. No. Ale jak jakiś ktoś, jeżeli ktoś zamówił jakieś zamówienie gdzieś w jakimś losowym poście, znaczy w losowym komentarzu, no to sorry, ale takich komentarzy nie będę raczej przeszukiwał. Mogę przeszukiwać te posty od zamówień specjalnych, nie? Znaczy są osobne posty do zamawiania. Więc jak mi ktoś zamawia w normalnych komentarzach, no to niech się nie dziwi, że nie ma zamówienia. Bo ja tylko przeszukuję pod kątem zamówień posty od zamówień, nie? Po coś jednak robię te osobne posty, żebyście mogli zamawiać. Myślę, że wszyscy to rozumieją, że nie będę wszystkich komentarzy przeszukiwał, bo ile tych filmów mam, nie? Żeby wszystkie komentarze przeszukiwać, więc łatwiej jest właśnie mieć osobne posty do zamówień. Tego typu, które potem ja wam robię. Udało się perfekcyjnie zrobić to zamówienie i do zobaczenia w odcinkach następnych. Cześć.